Dawniej nazywane było Rybim Stawem, nieprzypadkowo. Jest to jedyny staw na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie naturalnie występują ryby. Mowa tutaj o pstrągu potokowym, drapieżnej rybie, która niekiedy osiąga nawet 50 cm długości. Występowanie ryb w Morskim Oku związane jest z faktem, że są w stanie dopłynąć do jeziora. W tym przypadku Rybim Potokiem. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w Popradzkim Stawie, znajdującym się w Dolinie Minguszowieckiej po południowej stronie Tatr. Jakkolwiek Popradzki Staw położony jest 100 metrów wyżej nad poziomem morza niż Morskie Oko. Pstrąg potokowy żywi się drobnymi rybami, skorupiakami, larwami owadów, a wiosną ledwo przebudzonymi żabami trawnymi, które zimują na dnie płytkich zbiorników wodnych oraz potoków. Pstrąg odbywa tarło jesienią. W tym czasie podejmuje krótkie wędrówki w górę potoków, gdzie na dnie zalega żwir. Samica składa ikrę w zagłębieniach wykopanych w żwirze. Ważne jest, aby nie było w nim zbyt dużo piasku, gdyż wówczas tarło może okazać się nieefektywne. W tej wędrówce samicy towarzyszy zwykle kilka samców. W Tatrach obok pstrąga potokowego spotkać można także pstrągi źródlane, pochodzące z atlantyckiej części Ameryki Północnej. Gatunek ten jest liczny w wielu potokach i jeziorach tatrzańskich. Wszystkie wspomniane gatunki są wyraźnie zimnolubne, lubiące wody dobrze natlenionych potoków. Amerykańskie gatunki pstrągów stanowią konkurencję dla pstrąga potokowego. Ponadto przyczyniły się do wyniszczenia wielu gatunków rodzimych bezkręgowców. Dlatego wprowadzanie ich do wód tatrzańskich należy uznać za błąd.